Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia. Pan Twardowski. Dawno temu w mieście Krakowie żył szlachcic Jan Twardowski. Był jednym z tych, o których mówi się szalona głowa. Za dnia studiował mądre księgi, a nocą hulał w karczmach wokół krakowskiego rynku. Każdy, kto poznał Twardowskiego, od pierwszej chwili czuł do niego sympatię. Jedynie żona nie doceniała jego dowcipu i pomysłowości. Była to kobieta poważna i pobożna, która, jak większość żon, często złościła się i krzyczała na swego męża. Pewnego dnia mieszkańcy domów sąsiadujących z kamienicą państwa Twardowskich usłyszeli dobiegający z ich mieszkania znajomy podniesiony głos. Cały dom na mojej głowie. Twoje dziwactwa wpędzą mnie do grobu. Hej! Za dnia ślęczysz nad książkami, a nocą hulasz Bóg wie gdzie. Co ja mówię? Mieszać Pana Boga w twoje sprawy to grzech. Sam diabeł to wie! Zazwyczaj Twardowski nie zwracał uwagi na krzyki żony. Wyglądało na to, że w ogóle ich nie słyszał. Jednak tym razem było inaczej. Otworzył drzwi, chwycił żonę w objęcia i ucałował. Genialne! Diabeł to wie! Po czym, pozostawiając osłupiałą panią Twardowską, wybiegł z domu. Krążył uliczkami krakowskiego rynku i mówił sam do siebie. Ha! Diabeł to wie! Diabeł! I trzeba tu dodać, że Twardowski był człowiekiem gruntownie wykształconym i to w wielu dziedzinach. Nie ulega wątpliwości, że miał gruntowną wiedzę z dziedziny historii naturalnej, medycyny, fizyki, matematyki, astrologii. Jednego tylko nie wiedział. Jak uczynić człowieka nieśmiertelnym? Sam tak kochał życie, że za wszelką cenę chciał poznać tę największą ze wszystkich tajemnic. Tajemnicę życia i śmierci. Od lat w laboratorium próbuję stworzyć cudowny eliksir wiecznego życia, ale bez skutku. Skoro do tej pory środkami nauki nic nie wskurałem, użyję magii, a nawet poszukam odpowiedzi u samego króla diabłów, Belzebuba. On na pewno zna tajemnicę życia i śmierci. On na pewno to wie. Tak mamrocząc pod nosem, doszedł do karczmy. Jak co noc biesiadnicy bawili się i żartowali, pijąc kufel za kuflem. Zwykle Jan Twardowski był duszą tego towarzystwa, ale tym razem było inaczej. Siedział poważny, wpatrzony w jeden punkt, a w jego głowie roiły się najrozmaitsze naukowe plany. Nic dziwnego, że zabawa skończyła się wcześniej niż zwykle i wszyscy rozeszli się do domów. Następnego dnia w domu państwa Twardowskich zaszły duże zmiany. Przede wszystkim Twardowski przestał hulać po nocach. Zgromadził w gabinecie dziesiątki ksiąg dotyczących czarnej magii, które czytał całymi dniami i nocami. Początkowo żona przyjęła to z radością. Mój mąż wreszcie zmądrzał. Ustatkował się, nie pije, nie chodzi po karczmach. Jednak kiedy minął miesiąc, zaczęła się niepokoić. Zachowanie Twardowskiego z dnia na dzień było coraz dziwniejsze. Schodził do piwnicy, gdzie uganiał się za szczurami, łapał je i wsadzał do klatek. Jeszcze większy niepokój pani Twardowskiej budził zapach siarki, dobywający się zza zamkniętych drzwi gabinetu męża. Twardowski, wychudły, blady niczym cień, snuł się po domu. Żona byłaby jeszcze bardziej zaniepokojona, gdyby wiedziała, co dzieje się z jej mężem, gdy zamyka się w swoim gabinecie. Twardowski stał za stołem zastawionym różnymi buteleczkami i fiolkami, a oczy błyszczały mu szaleństwem. Był tam też sporych rozmiarów kocioł.
W nim, w różnych proporcjach, mistrz magii mieszał, podgrzewał i rozcieńczał proszek sporządzony ze szczurzych ogonów. Pewnego sobotniego wieczora w gabinecie pana Twardowskiego zapach siarki był wyjątkowo silny, a dym wyjątkowo gęsty. Twardowski, stojąc jak zahipnotyzowany nad kotłem, z którego wznosiły się opary, mamrotał pod nosem zaklęcia i dosypywał do ważącej się mikstury własnoręcznie sporządzony proszek. Za każdym razem, kiedy to czynił, błyski i ognie rozświetlały gabinet. I nagle, gdy za trzecim razem dodał starannie odmierzoną ilość proszku ze szczurzych ogonów, w kotle coś zabulgotało. Rozległ się huk, od którego zadrżały szyby w oknach całej kamienicy. A po chwili naprzeciw Twardowskiego stanął diabeł we własnej osobie. Nie skądinąd, ale dokładnie z piekła rodem. Diabeł był dokładnie taki, jak go opisują. Brudka i wąsik, czarne jak smoła oczy. Na głowie dwa różki, a z tyłu długi ogon. Był ubrany w świetnie skrojony czerwony frak ze złotymi guzikami, czerwone spodnie i wysokie czarne buty. Witam pana, panie Twardowski. Witam. Jestem Mefistofeles, prawa ręka Belzebuba. Po co mnie, wać pan, przywołałeś? Czyżbyś miał życzenie, które tylko diabeł może spełnić? Owszem, mości Mefistofelesie. Zdradź mi tajemnicę życia i śmierci. Powiedz mi, czy człowiek może żyć wiecznie? Zaraz wszystkiego się dowiesz. Usiądźmy sobie. O, tu będzie nam najwygodniej. Wziąwszy pod uwagę twoje pytanie, złożę ci propozycję, której nikt by nie odrzucił. Poznasz tę największą z tajemnic, jeżeli zrobisz to, o co cię poproszę. Cóż mam uczynić? Tyle co nic, to proste. Zawrzemy umowę na piśmie. Ja odpowiem na twoje pytanie, a ty mi oddasz swoją duszę. Chwileczkę, mości Mefistofelesie. Kiedy oddam duszę diabłu, to umrę, prawda? No cóż, rzeczywiście. Cóż mi więc przyjdzie z poznania tajemnicy, kiedy po śmierci i tak wszystkiego się dowiem? Jeśli podpiszesz, cyrograf, pozwolę ci jeszcze trochę nacieszyć się ziemskim żywotem. Będziesz sobie hulał po karczmach, robił swoje eksperymenty, aż do dnia, w którym odwiedzisz Rzym. Tam oddasz mi duszę, a ja uniosę ją wysoko. Tak wysoko, że będzie stamtąd widać bramy nieba. Potem wrócę do piekła z trofeum godnym Mefistofelesa, z twoją grzeszną duszą. Użyczę ci moich mocy, spełnię każde życzenie. No, podpisz. A do tego sądnego dnia w Rzymie będę twoim wiernym sługą. Zgoda. Umowa stoi. Przedmiotem umowy była dusza szlachcica Jana Twardowskiego z Krakowa, do której diabeł Mefistofeles, prawa ręka Belzebuba, będzie miał prawo po spełnieniu dwóch warunków. Primo, po pierwsze, Mefistofeles zdradzi Twardowskiemu tajemnicę życia i śmierci. Sekundo, po drugie, Mefistofeles zobowiązuje się służyć Twardowskiemu do dnia, w którym wyżej wymieniony Twardowski stawi się w Rzymie. Ostatni paragraf mówił o tym, że w Rzymie
prawo własności duszy Jana Twardowskiego, szlachcica z Krakowa, przejdzie na diabła Mefistofelesa, prawą rękę Belzebuba. Twardowski jeszcze raz przeczytał cyrograf, ukłuł się piórem w serdeczny palec i własną krwią złożył podpis na obu egzemplarzach. Tymczasem pani Twardowska, słysząc obcy głos w gabinecie, zaczęła stukać do drzwi. Jednak mąż nie otwierał. Coraz bardziej zaniepokojona wezwała dwóch rosłych sąsiadów, by wyważyli drzwi, ale kiedy włamali się do środka, było za późno. Cyrograf został już podpisany. Mefistofeles stał na środku pokoju z triumfalnym uśmiechem i w obecności przerażonej żony i sąsiadów rzekł do Twardowskiego: co do tajemnicy śmierci, to ty, mości Twardowski, po śmierci będziesz się smażyć w piekle. Po tych słowach schował za pazuchę swój egzemplarz umowy, ukłonił się nisko i w jednej chwili zniknął. Pani Twardowska zabrała się energicznie do usunięcia pozostałości czartowskich odwiedzin. Przeżegnała się, pootwierała wszystkie okna, aby usunąć opary siarki i kłęby dymu, zapaliła świece i pobiegła do swego pokoju po wodę święconą, którą skropiła gabinet męża. Po tych błyskawicznych porządkach wzięła leżący na stole cyrograf. Tajemnica śmierci? To po to studiowałeś te wszystkie księgi? Przecież najmniejsze pachole to wie, że po śmierci dobre dusze idą do nieba i tam żyją wiecznie, a złe w piekle cierpią wieczne katusze. Ksiądz co niedziela o tym mówi na ambonie. A ty zamiast go słuchać, całe lata zmarnowałeś studiując podejrzane księgi i robiąc diabelskie doświadczenia. O, ja nieszczęśliwy. Dałem się zwieść diabłu. Co teraz ze mną będzie? Twardowska jeszcze raz przeczytała cyrograf i też zapłakała. Trudno było jej znieść myśl, że mężczyzna, z którym była dozgonnie połączona świętym sakramentem małżeństwa, dopuścił się tak okropnego grzechu. Paktu z diabłem nie zerwiesz, ale powinieneś zdać się na miłosierdzie Boga, a przez resztę swoich dni możesz nękać piekło dobrymi uczynkami. Po tych słowach wyszła z gabinetu męża. Zgnębiony Twardowski nie chciał być sam. Poszedł za żoną do sypialni, rzucił się na łóżko i zasnął. Jednak spał niespokojnie, wydając jęki i szlochając. Jego dusza cierpiała męki, sumienie dręczyły wyrzuty. Obudził się i zaczął rozmyślać o tym, jak łatwo dał się opętać diabłu, jak mądre były słowa jego żony.